Panie naczelniku, spotykamy się pierwszy raz z panem, telewizja internetowa Końskie, i dlatego będę miał do pana kilka pytań, dokładnie 5 pytań. Na początek chciałbym pana zapytać, czy wszyscy podatnicy z rejonu funkcjonowania urzędu w Końskich złożyli już te PIT-y terminowo, a jeśli nie, to jaka liczba tych osób się spóźniła, czy się nadal spóźnia? Panie redaktorze, na dzień dzisiejszy tak naprawdę trudno powiedzieć, czy wszyscy złożyli te zeznania, ponieważ nie ma jakiejś stałej liczby podatników, którzy co roku składają zeznania. Wiadomo, że osoby przybywają na rynku pracy, są również takie, które ubywają niestety z tego rynku pracy. Na dzień dzisiejszy mam informację, że około 250 podatników złożyło zeznanie już po upływie tego terminu. Ja przypomnę, że w tym roku wyjątkowo zeznania roczne składaliśmy do 2 maja, nie do 30 kwietnia, ponieważ to był ustawowo dzień wolny od pracy i zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej termin do złożenia zeznania wtedy przesuwa się na następny dzień wolny od pracy. Czyli tak jak powiedziałem, na dzień dzisiejszy to jest 250 osób, które niestety spóźniły się ze złożeniem zeznania. Tak naprawdę trochę ta sytuacja mnie dziwi, bo wiem, zawsze w ramach akcji zeznań organizujemy różne kampanie, różne akcje. Prowadzimy punkty przyjmowania zeznań. Od wielu lat przyjmujemy te zeznania w Stąporkowie. Również pracujemy wolne soboty. Mamy również wydłużone godziny pracy. No to jednak powoduje, że jednak nie wszyscy z tego obowiązku się wywiązują. Drugie pytanie, panie naczelniku, dotyczy już konkretnych kwot, sum, jeśli pan będzie mógł je podać. A więc tak, po pierwsze, jaka kwota wpłynie do urzędu z tych niedopłat podatkowych, a ile pieniążków urząd będzie musiał zwrócić podatnikom jako nadpłaty? Jeżeli chodzi o wpłaty, czyli podatników, którzy wykazali kwotę do dopłaty w złożonym zeznaniu rocznym, to szacujemy, że jest to około 12% podatników i kwota, która z tego tytułu musi wpłynąć do budżetu z tytułu podatku dochodowego, to jest przeszło 6,5 miliona. Natomiast duża część, bo to jest około 80% składanych zeznań, to są zeznania, których wykazana jest kwota do zwrotu i z tego tytułu musieliśmy zwrócić, bo zwroty już zostały dokonane, blisko 20 milionów złotych. Z tego największa kwota zwrotu, bo około 10 milionów, to jest kwota z tytułu zastosowanej przez podatników ulgi prorodzinnej. Kolejna, jeżeli chodzi o wielkość, to kwota prawie blisko 3,5 miliona złotych, która dotyczy wykorzystania przez podatników ulgi internetowej. Panie naczelniku, bywa to tak, że praktycznie każdego roku do urzędów skarbowych wpływają skargi na sąsiadów, na znajomych, na osoby prowadzące działalność gospodarczą i tutaj zapewne także. Proszę mi powiedzieć, ile tych skarg w tym roku wpłynęło, z tego ile było anonimowych skarg i ile się z tego stosu, bo pewnie to był spory stosik, potwierdziło. Na dzień dzisiejszy mamy zarejestrowanych 62 skargi, popularnie donosy, składane przez podatników, z czego 70% tak naprawdę to są anonimy. Jeżeli chodzi o zakres tematyczny poruszany w tych anonimach, to przede wszystkim doniesienia na nieprawidłowości prowadzonej działalności gospodarczej. Tak? To jest na przykład nieewidencjonowanie obrotu za pomocą kasy fiskalnej, to jest na przykład zatrudnianie pracowników na czarno. W wielu przypadkach przekazujemy te skargi do właściwych organów, czyli na przykład do Państwowej Inspekcji Pracy. Są również skargi dotyczące podatników, którzy bez zarejestrowanej działalności gospodarczej taką działalność próbują prowadzić. Jeżeli chodzi o efektywność, to co udaje nam się zweryfikować, tak naprawdę nie jest to dużo odsetek, bo na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że około 5-7% to tak naprawdę potwierdzone informacje, jeżeli chodzi o to, co podatnicy zawierają w skargach. Te skargi charakteryzują się również pewną częstotliwością. Tak naprawdę najwięcej ich wpływa w okresie składania zeznań, czyli do 30 kwietnia każdego roku podatkowego. I teraz chciałbym pana zapytać o podmioty gospodarcze. To znaczy, ile z nich, jeśli pan ma takie już dane, dysponuje pan takimi liczbami, ile podmiotów gospodarczych zalega z płaceniem podatków i jaką to stanowi w przybliżeniu kwotę? To znaczy, może nie tyle o same podmioty gospodarcze, chociaż również i w tym zakresie możemy mówić o zaległościach, bo tutaj głównie chodzi o podatek od towarów i usług. Tak? Na dzień dzisiejszy mamy około 400 podatników, którzy zalegają w podatku od towarów i usług. Niestety kwota tych zaległości jest bardzo duża, bo to jest blisko 11 milionów. Natomiast w podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli w podatku PIT, ta kwota zaległości jest w wysokości około 6 milionów i generuje ją około 800 podatników. Chcę powiedzieć, że w takich sytuacjach, kiedy są to duże zaległości, no podejmujemy pewne działania, żeby te zaległości wyegzekwować. Prowadzimy postępowania egzekucyjne, szukamy majątku, z którego można by było tą egzekucję prowadzić.
prowadzić. Natomiast również w skrajnych przypadkach występujemy na przykład do sądu o upadłość czy o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. I na zakończenie, panie naczelniku, pytanie dotyczące możliwości przekazywania zeznań podatkowych drogą elektroniczną, bo wiem, że taka możliwość już istnieje. I proszę powiedzieć, jak to na tym rynku koneckim wygląda? Bardzo cieszę się, że pan porusza ten temat, bo tak naprawdę to jest rzecz, która ostatnio chciałbym, żeby była bardzo rozpropagowana wśród mieszkańców naszego powiatu. Powiem w ten sposób. Pierwszą możliwość składania zeznań elektronicznych mamy już w rozliczeniu za rok 2008, bo pierwsza taka możliwość pojawiła się w kwietniu 2009 roku. Wtedy w rozliczeniu za rok 2008 tylko 64 osoby złożyły zeznania do nas w ten sposób. W następnym roku było już tych osób 200, w tym roku już jest 600. Czyli cieszę się z tego ogromnie, że ta ilość ciągle wzrasta. Chciałbym powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo wygodny sposób przesyłania zeznania. Po pierwsze, nie musimy przyjeżdżać do urzędu, nie musimy odstać w tej przysłowiowej kolejce, żeby zeznanie złożyć. I rzecz chyba jedna z ważniejszych, że złożenie zeznania w formie elektronicznej powoduje, że eliminujemy na bieżąco pewne błędy, prawda? Czyli w momencie, kiedy wprowadzamy już do systemu swoje dane, które posłużą nam do wypełnienia zeznania, system niejako sam weryfikuje prawidłowość przez nas wyliczeń. Ja bym tutaj chciał wszystkich odesłać tak naprawdę na stronę internetową Ministerstwa Finansów pod adresem www.e-deklaracje.gov.pl. Są wszelkie informacje dostępne na ten temat i naprawdę zachęcam wszystkich, żeby z tej formy składania zeznań korzystać. Czyli panie naczelniku, drodzy widzowie, powtórzymy jeszcze adres, za chwilę pan naczelnik powtórzy. Apeluje pan naczelnik i my również do państwa, że jeśli posiadacie komputery, łączność internetową, to naprawdę jest to wygoda i bardzo szybki sposób złożenia zeznań. Panie naczelniku, jeszcze raz bardzo proszę o powtórzenie. Jeszcze chcę może tylko powiedzieć, że oczywiście podstawowym warunkiem, żeby złożyć takie zeznanie, jest dostęp do internetu, ale skoro 30% podatników naszego powiatu korzysta z ulgi na internet, w związku z tym mają ten internet i mają możliwość. Dlatego zachęcam wszystkich państwa, żeby korzystać z tej formy składania zeznań. Przypominam, strona www.e-deklaracje.gov.pl, a ponadto wszystkie te informacje możecie państwo uzyskać w Urzędzie Skarbowym. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.